Witam serdecznie wszystkich. Grosik z tej strony. Zaczynam poszukiwania. 17 grudnia. Pogoda w porządku. 1 stopień na plusie. I można sobie zacząć tuptać. Prawie godzina kopania i same śmieci. Więc póki co szału nie ma. Można nazwać to nawet tragedią, ale no ale cóż, trzeba chodzić. W końcu coś się trafi. Działka musi być skończona. Jest w końcu coś starszego. Kawałeczek łuseczki od Mausera. No, pierwszy Mauser, jaki wyszedł tutaj na tym polu. Dobra, szukam dalej, może coś w końcu fajnego wyjdzie. I tymczasem druga stara rzecz, kawałek łuseczki rozwalonej. To akurat chyba Mosin jest. O, szału nie ma dzisiaj. Pół torby śmieci i drugi dopiero fajny sygnał. Znaczy w miarę fajny. Bez rewelacji. Same takie fanty dzisiaj wychodzą. Szału nie ma. Nasi tu byli i siedzieli i wódkę pili. I teraz wyszedł taki czubeczek od naboju. Nareszcie jest jakaś monetka. A bałem się, że to będzie najgorszy wypad w moim życiu. Ale na szczęście ta moneta uratowała moje dzisiejsze poszukiwania. Się dokopię do szczoteczki. Zaraz zobaczymy, co to za maleństwo. Coś widać na tym, ale nie za dużo. Zaklejona jest strasznie, ale stan nie jest najgorszy. No, jakąś datę nawet widać. Zaraz zobaczymy. Jedna druga kopiejki. Ale rok 1890. Chyba tak. Jak się umyje, to będzie widać lepiej na tej monetce, bo widać ma potencjał, tylko jest strasznie zaklejona. Ale coś jest w końcu fajnego. A bałem się, że będzie tak tragicznie, jak widzieliście wcześniej. Masakra. Pół torby śmieci. Dwa kawałki łuseczek i jakiś czubek i tyle, i monetka. No ta moneta za wiele nie poprawiła, ale nie będzie mi tak bardzo przykro. Dobra, pół godziny ostatnie i zrywam się do domu. I jeszcze taki zaworek wyszedł. Nawet się kręci. I na sam koniec poszukiwań taka duża łuseczka z Mosina. No jak widzicie, tyle jeszcze złomu. Jestem już w domu. Śmieci wyrzuciłem, jak widzieliście. I tutaj pokażę wam co z tych takich fajniejszych rzeczy. Wiadomo, łuseczki, jedna prawie cała, dwa takie szoty, czubek od naboju i na koniec jedna druga kopiejki, stan, no taki w miarę, ale to trzeba doczyścić tą monetkę, przynajmniej niech ona odmoknie. Rocznik 1888, tak mi się wydaje, to jest ten rocznik, ale nie jestem pewien do końca. I taki to wyjazd, krótki, mało fantów, ale zaliczony. No i tyle, pozdrawiam wszystkich, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i zapraszam na kolejne moje filmy. Cześć, mówił do was Grosik.